Witam, witam gwintowników. Czas na Królestwa Północy z nowego dodatku Pan Lusterko. Udało mi się wykombinować jakąś talię tutaj z nowymi kartami, chociaż szczerze wam powiem, można spokojnie grać tą starą wersją na Draugu, na Filipie, na Faliborze. Też to będzie bardzo dobry deck. Niemniej dzisiaj przedstawię wam taki deczek na rozkazie z nowymi kartami. Będzie Król Belochun, będzie Król Kerak, oczywiście Ildiko i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co się uda tutaj zdziałać. Przed chwilą dosłownie testowałem jeszcze ten deck i wygrałem na Nilfgaard, na balu, na blokadzie, także powiem wam, że z czystym sumieniem mogę zagrać tym deckiem, jeśli takie coś się stało. Także łapa w górę i oczywiście zapraszam na Twitcha, tam cały czas gramy Gwincika na streamach. No i zobaczymy, jak te KP sobie dzisiaj poradzi. To jest taka pierwsza kolejka. Następnym razem będzie jeszcze taki bonusik z Panem Lusterko, bo ostatnio też graliśmy na streamie tym deczkiem z Panem Lusterko. Bardzo ciekawa karta, ze świetną animacją, z takim, no, dosyć śmiesznym RNG, ale myślę, że warto będzie to zobaczyć i później przejdziemy sobie na drugie konto, a następnie wrócimy tutaj, żeby taką drugą kolejkę i już ulepszone, takie mega mocne deki zobaczyć, także... Teraz jedna beczuszka. Zobaczmy, co tam ciekawego. Upadły rycerz, berserker piekielnie mocny. Wróżbitka, fregata Kerak dzisiaj będzie. Też bardzo dobra karta, bardzo dobra karta. Z tym, że czasami zapycha cały rząd. I myślę, że pod Drauga byłoby to świetne. Natomiast ja dzisiaj eksperymentuję z innym deckiem. I też coraz lepiej sobie radzi właśnie ta talia, którą wam właśnie pokażę dzisiaj. Ale no, zobaczymy jak pójdzie. Czerwoni jeźdźcy oczywiście w KP świetne. Przemyt też jest grany na tym spamie. A wiewiórka jeszcze tutaj, myślę, że taki tech. Przyjdzie czas na wiewiórkę albo na Xaviera. Zrobimy sobie też taki deck kontrolny, żeby mieć odpowiedź na wszystko, nie? Tam jakieś usuwania z cmentarza na Skellige, przechwytywania. Możemy nawet taki Nilfgaard później stworzyć, także... To jeszcze wszystko przed nami, natomiast teraz KP trzeba sprawdzić, proszę państwa. Trzeba sprawdzić, to jest ostatnia nasza frakcja z nowego dodatku. No i deczek rozkaz. Wrzucę wam tą wersję pewnie jeszcze raz na Play Gwenta, bo tam jest troszkę zmieniona, jak ktoś wcześniej oglądał ten deczek. No i zaczynamy nowe karty z Królestw Północy, praktycznie wszystkie mamy w deku, tutaj mamy jedną strażniczkę, myślę, że jedna wystarczy do przeniesienia, czasami dwie się przydadzą, no ale myślę, że też inne karty są dosyć ważne i nie było akurat miejsca na drugą. No ale zaczynamy z Desantu Morskiego, piekielnie mocna karta na Echo, czyli gramy sobie dwa razy, w pierwszej, w drugiej, obojętnie kiedy, i zagrywamy sobie kartę Królestw Północy z werbunkiem 9 lub mniej. Jeśli właśnie wleci nam jakaś, nie wiem, czwórka, piątka, to buffujemy ją do 9 prowizji, czyli taki tridam od razu wlatuje na 9 punktów, nie? Na 9 punktów od razu wlatuje, jest mega sztos. No i oczywiście później mamy drugi raz, jak już w pierwszej możemy coś tam odcedzić, później na drugą, na trzecią potrzebujemy jakąś kartę, na przykład Ildiko, na przykład Belochuna albo Egmunda, wyciągamy. Później mamy Książę Viraxas w trzeciej formie, zasłona formacja, czyli możemy od razu to sobie użyć i resetujemy sobie umiejętność rozkazu naszej sojuszniczej karty Królestw Północy. I za każdym razem, gdy zagrywamy żołnierza, wzmacniamy o 1. Bardzo dużo żołnierzy tutaj dorzuciłem właśnie pod ten deczek, żeby mieć załogę. Tutaj sporo jest kart pod załogę. No i ten książę zdecydowanie pod Anseisa, ewentualnie pod Ildiko możemy 5 wzmocnienia mieć. No tutaj już nie ma takich bardzo mocnych później. Ewentualnie jeszcze tutaj pod marynarza, pod nożownika, jak już nic kompletnie by nie było. No to w ten sposób, ale głównie pod księcia Anseisa. Natomiast Ildiko, jedna z głównych kart tutaj tego deku, bardzo, bardzo ważna, czyli musimy ochronić ją Defenderem. Po pierwsze, 5 punktów siły, po drugie mamy rozkaz na 5 wzmacniania, to jest bardzo dużo, bardzo dużo. I inspiracja, za każdym razem, gdy zagrywamy jednostkę, dajemy jej zapał, czyli
mega ważne na przykład na słonia. Nawet tu możemy sobie zagrywać na dolny rząd i odpalać, czyli mamy jeden punkt więcej. Na przykład nawet Wizegerda też na dół. Mamy też fregaty. Mamy tutaj strażniczki. Tu też można na formacji to inaczej zagrać. Także bardzo dużo takich fajnych kart, które od razu mogą zrobić punkty. Zwłaszcza fajne na finishera na słonia, nie? Zwłaszcza fajne na finishera na słonia. Ale no, jest jak jest. Jak gramy na jakiś Nilfgaard, no to ciężko, żeby ta karta się utrzymała. Chociaż przed chwilą była taka partia. Dalej mamy Belohuna. Jak też utrzymamy tą kartę, no to jest mega mocna. Za każdym razem, gdy zagrywamy jednostko sile mniejszej niż 4, ustawiamy siłę na 5. A jeśli mamy lojalność, ustawiamy na 4, ustawiamy na lojalności na 5, nie? Czyli no my tu gramy lojalność, więc ogólnie wszystkie karty wchodzą już za 5. Zobaczcie te wszystkie trójeczki, Natalisy, Egmundy, wszystko. Nawet Ansejs wchodzi na 5 od razu. Dalej Egmund z naszą mechaniką z tego dodatku, czyli niewykorzystany rozkaz buffuje kartę po prawej, czyli na przykład może być to Liko, może być to Tridamski Piechur, też przecież super sprawa, cokolwiek po prawej stronie. Fregata, bardzo ważna załoga, czyli jednego tutaj ochotnika robimy, to jest żołnierz, a drugi może być jakąś kartą i wtedy robimy sobie rozkaz, tworzymy sobie kolejnego i cały czas, jeśli mamy tą załogę, co turę możemy dwa punkty sobie tworzyć. To jest mega fajne później pod Drauga, jeśli ktoś by chciał deck na Draugu. Myślę, że jak najbardziej fregata spoko. A jak nie mamy na przykład tutaj żołnierzy, możemy sobie zawsze zagrać, wykurzyć ich i mamy dwa takie tokeny za 3 punkty zbuffowane. I to też ważne pod lidera insurekcję, że te karty są wzmocnione. Ogólnie deczek jest na wzmocnienia również, nie? Mamy tridamy, mamy werblisty, mamy tutaj setników, marynarza i tak dalej, i tak dalej. Karty zdecydowanie pod Wizegerda, pod lidera. Także tutaj to jest deczek bardziej buffujący, ale też troszkę kontroli ma. O strażniczce mówiłem, przenosi po prostu wroga. Marynarz daje nam na lojalności 4, czyli wchodzi 7-4, naprawdę miazga, tutaj Gaunter czuwa. I ten nożownik też na formacji wchodzi 7 za 4, ale można go na start od razu zagrać. Na przykład z krwawieniem 3 na 4. Także taki deczek. Dodatkowo mamy Ansejsa, mamy tutaj Defendera bardzo ważnego, Wizegerda, Natalisa, który wyciąga sobie desant albo tutaj wykurzyć ich, bo to są działania wojenne. No i jeszcze z takich standardowych mamy werbliste tridamy i radowidy setniki, nie? Także takie coś, proszę państwa. Można grać zupełnie coś innego. Można grać Falibory, Filipy, Draugi i w ogóle nie patrzeć na te nowe karty. Ale jeśli chcemy coś nowego tutaj stworzyć, no to coś takiego, nie? Coś takiego. I gramy sobie na drugiej randze rozkaz. Tutaj widzę, że jeszcze, o, niech będzie tak. No, więc powiem wam szczerze, może być to najsłabsza frakcja, ale jeśli zagramy na jakimś draugu kontrolnym, to w ogóle nie musi być takie złe, nie? Bo po prostu omijamy te złote karty, bo te złote karty są takie bardzo ryzykowne, one są mega dobre, ale jeśli ktoś skontruje nam te rozkazy, no to praktycznie gramy za 5 punktów, nie? I wtedy to nie mamy szans, no nie mamy szans. Jak Belohun, jak Ildiko, jak nie zagramy Ansejsa, później słoń jest na rozkazie, no to praktycznie jest lipa. Praktycznie jest lipa. Nie będę tolerował. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na Defendera oczywiście tu jest Vincent, więc no raczej przewiduję szybką klęskę. Ale no, pohandlujemy, troszkę pohandlujemy. Przynajmniej mamy tego coina. Robimy sobie czerwony. Tutaj ciekawostka, jak klikniemy w ten kamień, to próbuje się ten portal odpalić. Ciekawostka. No i jak zagrywamy Gauntera, zagrywamy na przykład nawet Ragnarok, to odpala się tutaj ten krąg. Taka piękna animacja. Ogólnie Gaunter ma świetną animację wejścia na stół, takie zrotowanie tej karty. Grom!
Okej, okay, hochsztapler. Grom, proszę państwa. No nie mam pytań. Fregatę sobie zagrać na start. Będzie fregata. Co prawda nie mam na razie załogi, ale jest spoko. Tutaj Jan Natalis ma dwa razy wykurzyć ich, więc na razie na chillku. Ewentualnie można sobie teraz jakiś desancik, ale kurde no. Bieda totalna, to zatrzymamy sobie. Niech będzie tak na formacji, na 4. Na razie nie mam na co tutaj wyciągać punkcików, ale zobaczcie, że jest Viraxas i jest Anseis, nie? Ciekawie, ciekawie. Zasłona. Ja myślę, że Karacyjską też mogę za chwilę wrzucić, bo ewentualnie będę później zbijał, nie? Ale no karta byłaby w porządku. Berło Gromów. Mgiełka, czy nie będzie z dołu ściągało? Będzie ściągało z dołu. Dobra, wejdziemy tu. Co to jest za przeciwnik w ogóle? Ja mam na KP tym grać? Hochstapler. O Boże. Już widzę, jak Ildiko przetrwa. Oneiromancja. On tu jakieś kurde... Berło Gromów, Grom. I don't know. Włóżnicy. Dobra. Ziup. Na razie no nie mam co przenosić, więc niech to się buffuje. To już 5 punktów zrobiło, nie? Teraz ta alba zniszczy tutaj. Spoko. Ale dziwny ten mecz. Na razie dziwny ten mecz. Mamy 21. Tu się trochę buffuje, zrobimy w ten sposób. Dziwożony na brzegu! Już łuki podnoszą! I tu mamy dwa buffy. Więc mamy dwa punkciki co turę. Ten już 6 punktów ta karta zrobiła. I teraz jeszcze echo wleci. O kurde, tutaj szkoda. Na Albie mnie zrobił, no ciekawie. I teraz... Egmunda czy Tridama? Tridama sobie zagram. I zobaczcie tego Tridama na 9 punktach z echo. I jeszcze mamy tutaj oczywiście dwa kolejne. Najwyżej Natalis wleci, bo to echo... O kurde, okej. Bo to echo oczywiście się cofa, chyba że mi zagra jakąś wiewiórkę. Wszystko jest możliwe. Dobra, na bliskie. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Niech będzie to. Teraz go po prostu przebijam. Ale dziwny ten mecz. Dziwny ten mecz. No i Liko nie chce na razie grać. Anseisa też bym nie chciał z Viraxasem. Chyba że to bym później jeszcze raz zagrywał. Fuck. Ja cię kręcę. Jakiś neutralny ziomek. Z drugiej strony... Warto to chyba wygrać, co? Będziemy się potykać! Ja sobie w szóstkę strzelę. Jak on takie karty gra? To teraz musi coś mocnego zagrać. Hochstapler. Lider poszedł, żółwik. I tak nie miałbym szans teraz, więc pas jest w porządku. Ale u niego lider poszedł. Dziwny ten mecz, bo to jest jakaś totalnie niemetowa talia, ale może zaskoczyć, nie? Tutaj mamy Egmunda oczywiście pod tego Tridamskiego. Super, super. To werblistę bym zagrał. Zagramy sobie Ferblistę. Teraz bardzo ważny defender i fajnie gdyby on nie miał Vincenta, ale Vincent jest świetnym techem teraz. Na każdego Veila
na no sporo tych jednak kart zmieniających się. O, jest Egmont tutaj. Okej. Słoni nawet. No tego Tridama to bym zostawił i tu mamy Defendera. Dobra, Defender będzie z Echo. To tak musimy zagrać w pierwszej. Niestety. Ziup. No i zobaczcie, że mamy Defendera, nie? Mamy Defendera z tego, więc to jest dosyć ważne, ale wiadomo, że możemy go stracić bardzo szybko. Jeden strzał, magiczny, cokolwiek. Ale jest ciekawie. Jest ciekawie. No magiczny jest, dobra. Teraz tak, nie wiem czy już Ildiko. Chyba tak. Będziemy już zawsze razem i nic, ani nic nas nie powstrzyma. Na 6, no najwyżej, zobaczymy. I tak nic z tym nie zrobię, no. Nie ma Defendera, no to nie ma ochrony. Ale to idzie na wyciągnięcie mu jakiegoś removala, bloku, cokolwiek. I teraz bym sobie Egmunda już zagrał. A jakby to weszło, to już w ogóle sztos. Już w ogóle sztos. Później muszę ustawiać... O, filtr. No to wydaje mi się, że to będzie dętka. Sukcesja. Jaka sukcesja? Tron będzie mój. Ziup, mamy 9, tu mamy 7. No chyba, że to jest jakiś Vatier. Może być Vatier. To też może być kiepsko, ale tego mi nie przeniesie. Szpiegująca czarodziejka. Potrafię być dyskretna. Dobra. No teraz tak, Viraxas. Ja bym sobie tu mógł to jeszcze raz zmienić, nie? No bo później nie będzie co. Później nie będzie co. To robimy... Chociaż nie, bo teraz zapałek nie odpalam. To robimy w ten sposób. Nie będziemy zwlekać z korekcją. Im rychlej, tym lepiej. Zrobimy tak. Cztery ataku. Dobra, nie chcę, żeby mi tutaj buffował tej karty. Dobra, Viraxas jest na 11. Miecz Stasza Mutna. Kurde, no dobra. No to nie ma zapałek. Nie ma zapałek, to musimy zagrać w ten sposób. Ale wydaje mi się, że... Chociaż tutaj mi tego nie zablokuje, to jest dobra, dobra sytuacja. I onej romancja. Drugi filtr. Teraz żołnierz, żołnierz. Ja sobie odpalam to w tym miejscu. Nie wiem, co tu będę bił, ale jedną kartę musi już zagrać. 41. Chyba, że tego słonia. Denaturat. To jest Denaturat i Vatier. Denaturat i Vatier. Tu dyszka. Teraz tak. Odnajdziemy królewnę! Zwyciężymy! Kurde, nie wiem co tu będzie, bo... No dobra, 46-10. On miał tam Vatiera. Ale dziwny deck. O Boże, jaki dziwny deck. Pograliśmy sobie tak no... Trochę pograliśmy, wam powiem. Bo naprawdę dziwne to było. Spróbujemy jeszcze raz. Kurde. Co za retard. Ale tak myślałem, że to będzie na dętce, bo w pierwszej wyciągnął. Ale też dziwny. Dziwny ten deczek na początku, bo te gromy... Wydaje mi się, że to może być ewentualnie jakaś kontra na Skellige, żeby przeciwnik nie miał w co bić i później na przykład przenieść sobie... Nawet jakiegoś tam rębacza. Sprytne. Całkiem sprytne. Nie wiem, może też miał kontrolę jakiegoś cmentarza, ale nie wyciągnął. Kto to wie? Gramy, proszę państwa, na pana lusterko, fajnie. I na potwory. Na razie to out, na razie to out.
I echo tu mamy. Więc na echo mamy wyciągnięcie karty. To może być Ildiko na później. A na razie można się po prostu z czegoś wyciągnąć, nie? Mamy jakąś formację, mamy. Będzie. Bym sobie na przykład Werblistę zagrał, później w Tridama. I myślę, że to echo zdecydowanie w pierwszej. Nie wiem w sumie na co, nie? Bo Ildiko raczej nie. Ewentualnie na Belohuna? Może w pierwszej na Belohuna? Czemu nie? Bo później nie byłoby to aż tak potrzebne. Tak mi się wydaje. A potwory mogą przycisnąć, nie? Ciekawe, może na Belohuna zagram. I później na Ildiko. No. Okej, w porządku, jest zima. Czyli kurde, dziki gon się szykuje. Bliskie starcie. Demeria nie powiedziała jeszcze. Dobra, niech będzie. On wie, jakiego wyroku oczekuje i taki wyda. Będzie już tak. Nie wiem, czy zaraz nie spasuje, ale długa runda może mieć później wykończyć, więc spróbujemy troszkę pograć. Ten Defender może być spoko, tylko później będzie mnie pewnie przenosił. No i ważna rzecz, on już ma na pewno Artgef na później. No ja mam Desant, ale u niego to jest mocna broń, nie? A u mnie to po prostu Ildiko. Szkoda, że ta karta nie jest na formacji. Gdyby ta karta była na formacji, to miazga totalna. Okej, załoga na Gryfara. Tu mi na 4 wrzucił, czyli ja sobie zagram w ten sposób. Belohuna będę wzmacniał i ten będzie na 5 od razu mi tutaj buffował, nie? Więc da się to ugrać. Tridama jeszcze tutaj wrzucić, na przykład marynarza. Okej, siepacz. Kurde. Siepacz. Dobra, ten na 5 wszedł. Tu mamy jeszcze 2 z 19, 13. No dosyć podbramkowo wam powiem. Ewentualnie marynarz jeszcze. Ale tutaj jest sporo. Sporo tego mrozu, nie? Kurde, ewentualnie teraz pas. No, u mnie musi być pas. Już mnie dojedzie za bardzo. Jeździ dzikiego gonu. No, zobaczcie, to już było. No, ciężko, ciężko. Musiałbym dorzucać karty i to myślę, że nie skończyłoby się na tych brązach. Za chwilę bym musiał jeszcze goldy zrzucić. No tak to zobaczymy. Jedną jest w stanie Defender przeciągnąć. Tu mamy zasłonę. Nie, to wyrzucimy. Na razie marynarza. Dobra. Bez komentarza. Goliat, tak. Goliacik, ja sobie to wrzucę. Na 5, no okej. Ewentualnie później mamy Wizegerda też z desantu. Ciekawe jak to będzie, może grać na 2-0. Może grać na 2-0, ja teraz mam marynarza, to jest, no spoko. Ten marynarz jest tutaj na tym, na tej fregacie. Redin. O kurde. O kurde. Dobra, to robimy tak i robimy tak. Bo tu będziemy mieli teraz
kolejną załogę. I trzeba będzie Egmunda, trzeba będzie Tridama i Werblistę dosyć szybko zagrać. Kurde, może być kiepsko. Nie wiem co z tym słoniem. Ewentualnie jak on będzie grał do końca, to jeszcze tego słonia na załodze sobie zagramy. Mamy też Viraxasa, ale to nie jest super opcja. No jest CNL, okej. Niech będzie teraz Werblista. W ten sposób. Lewa, tu też jest żołnierz. I on mi wzmacnia na 4. Za chwilę on rzuci tutaj podwójną pogodę. Adda na 4. Na fregatę, dobra. My sobie gramy tak. Gramy sobie chociaż tak. 2 punkciki więcej, to jest 25-16. Spoko, zwykły słoń by to zrobił. No, bardzo mało wzmocnionych kart mam niestety. Ma jeszcze cień kostuchy. Na Oberona? Na Oberona już widziałem takie opcje. Okej, pasik. Zastanówmy się. Mogę zagrać ewentualnie desant. Ten słoń bojowy później byłby świetny. Kurde, Viraxasa też nie. No chyba tego słonia muszę, co? Ewentualnie Egmunda? Dobra, ewentualnie Egmunda. Nie ma większego głupca niż stary głupiec. No niech będzie ten Egmund. Bo tu jestem w stanie 16 punktów wyciągnąć, a na Egmundzie nie wiem, czy bym tyle zrobił. No to jest bardzo ważne. No ten będzie spoko, jak dobiorę Anseisa. No ewentualnie na Ildiko, bo Ildiko mam na pewniaku. To jest dosyć spoko. Kreacyjska alt. Dwa razy wykurzyć ich. Kurde, nie ma Anseisa, to Ildiko musimy utrzymać. Musimy utrzymać jakimś cudem. I co, Defender? Defender. Ciężka sprawa. To ewentualnie pod lidera jest ok. No trochę setnik słaby. No dostałem słabe karty, ale no. Spróbujemy sobie poradzić. Na formacji, dobra, niech będzie tak. Ale kurde, tu może być ciężko, wam powiem. Tu może być ciężko. Ale kafe ciekawe, to jest dosyć ciekawe, tylko no... Wiecie jaka jest meta, nie? Jak traficie na Skellige, to po prostu możecie wyłączyć. Jak na takie totalne Nilfgaardy, nie wiem, mi się udało przepchnąć blokadę z Balem. Nie wiem jakim cudem, ale nie miał po prostu Vincenta wtedy. I musiał dwa razy truć i tak dalej. Trochę stracił punktów, ja już się rozpędziłem. Ale wystarczy jakiś tam szybki Vincent, o właśnie. Nadzorczyni na Gufara. Już trochę rzeź. No ale dobra. Nie ma co czekać. Musimy to, bo to jest mega ważna karta. 6 punktów. Może mieć pasożyta niestety. A 7. Czy on tu może mieć loka? Bo kurde, później na liderze tracę tyle punktów, ale na tej karcie też bardzo dużo stracę, jeśli tego nie będzie. Dobra. Niestety. Niestety. Gorzej jak będzie miał loka. Ale jest przynajmniej inspiracja. Mogę później sobie to jeszcze wzmocnić. No i teraz bym Viraxasa sobie zagrał, nie? No szkoda, że tu nie ma jakichś kart, kurde, pokroju tego albo rycerza. Okej. Okej, super, super, stankowane. Teraz tak, od razu będę miał zapałki. Złożą mi hołd. Ziup.
Iziu. Iziu, tak. Artgef. Teraz tak. Tutaj, bo tutaj mamy... No, taki inny lane. Myślę, że tutaj ewentualnie jakby mi zniszczył Viraxasa, to miałbym tego żołnierza, bo tutaj Ildiko jest obok. No zobaczymy co będzie niszczył. Bo teraz bym sobie mógł już słonia ogarnąć, nie? W tym momencie, bo jest inspiracja. Myślę, że ten słoń byłby spoko w tym miejscu. Jest Naglfar. Jest Auberon. No miazgę może mieć, ale 16 punktów bez dominacji, nie? Ten jest spoko. Myślę, że tego słonia muszę zagrać. NL. No na mróz tutaj się szykowałem. Oczywiście, że się szykowałem. Teraz tak. I od razu odpalam. Jest 16. No i Diko. Dosyć ładnie z Viraxasem poszło. No i Pasito! 50. Ale pompa, super! Proszę Państwa, Nilfgaard jakiś taki hardkorowy rozjechany. Potworki rozjechane na gonie. No i pięknie, tak to się robi, proszę Państwa. No to cóż, coś tam ugraliśmy. Aż dziwne, ale udało się ugrać. Tutaj dostajemy punkciki nagród, zaraz pierwsza ranga. Fajnie. Nie wiem kiedy to oglądacie, możliwe, że nawet w poniedziałek dopiero. Ja to nagrywam dużo, dużo wcześniej. Ale talia prezentuje się w następujący sposób. Ciężka na oczywiście jakieś duże removale. Ale ma swoje zalety i ma potężne zagrania. Także dzięki za oglądanie. Łapę zostawcie, jeśli wam się podobało. Purpur już zadowolony, że udało się wygrać. No i widzimy się na streamkach i w kolejnych materiałach na Tubie. Bywajcie.